Hej, witajcie ludzie, cześć! Ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek Iron Man Challenge. Zapytasz się, czym jest Iron Man Challenge? Zapraszam na poprzedni odcinek, który gdzieś tam oczywiście będzie się teraz znajdował teraz na ekranie. No i to będą kolejne nasze przygody naszej elfki, hunterki Nexuri i zobaczymy, jak daleko uda nam się oczywiście dzisiaj zajść. Jeżeli chodzi o tą serię, to wiele osób naprawdę bardzo pozytywnie zareagowało na tą serię, więc jestem bardzo wam oczywiście wdzięczny, dziękuję za wszystkie oceny, dziękuję za pozytywne komentarze. Oczywiście zobaczymy, jak daleko zajdziemy. Dziś mam plan wybrać się do pewnej krainy, która jest na poziom 10. Natomiast też pojawiało się wiele głosów na temat tego, że ej, Nexus, wziąłeś najłatwiejszą klasę do Iron Man Challenge, ty w ogóle nie zginiesz, będzie najłatwiej na ziemi. I oczywiście jak najbardziej to rozumiem. Dlaczego oczywiście to jest najłatwiejsza klasa? No bo mamy oczywiście tego naszego peta, który jest naszą pierwszą linią obrony i zawsze gdy będziemy na przykład walczyć z jakimiś mobami, no to najpierw zginie sobie mob, a dopiero później my będziemy dostawać w pierdziel. I moim pomysłem na to, żeby utrudnić sobie tą zabawę, będzie po prostu to, że ja tego kota zostawię. Boom! Nie będę miał peta, będzie to Iron Man Challenge, utrudniony o to, że po prostu nie będę miał peta. Powiecie, ej, Nexus, to jest nadal w sumie łatwe. Może i tak, ale w sumie zobaczymy, przetestujemy się, czy będzie to aż takie mega trudne. No nic, udajemy się teraz na łódkę i płyniemy sobie do Stormwind. I stamtąd wydaje mi się, że pójdziemy sobie do Westfall. Tak mi się wydaje. Myślę, że Westfall będzie to fajna kraina. Zaraz zobaczymy. W sumie jak wlazłem sobie tutaj do tej takiej kantyny małej, zaraz będziemy w sumie płynąć, albo już nawet płyniemy, a nie, dobra, to inny statek po prostu przypływa. I popatrzyłem sobie na te stoliki, taką małą karczmę pokładową, to dopiero teraz przypomniałem sobie, że zamówiłem sobie jedzenie. Niestety jestem sam teraz mężczyzna w domu, no i będę musiał sobie jakoś tutaj radzić, więc zamówiłem sobie jedzonko i w sumie jest to, czekajcie, zamówiłem sobie kurczaka w panierce. O Boże, co tu, wow. Chyba się zbugowała ta świeca. Przypłynąłem sobie teraz do Stormwind i powiem wam, że jakoś mi się tak przypomniało taka moja jedna historia, gdzie jak kiedyś założyłem znaczy ogólnie mam tak, że jak zakładam jakąś rasę danej postaci, to gdy leveluję, to później jakby wymieniam sobie te krainy na zasadzie takie, jak jestem elfem, to nie idę sobie do Darkshore, bo tam jest taka chyba kraina, tak? Darkshore to się nazywa? Teraz to chyba tak, to jest Darkshore. Nie idę do Darkshore, tylko po prostu idę na przykład do Westfall. Jeżeli tworzę człowieka, to nie idę do Westfall, tylko powiedzmy idę do Lochmodan. I tak sobie po prostu skaczę. W sumie, oj, Lochmodan jest całkiem ciekawym pomysłem, kurde. Teraz chce mi się iść do Lochmodan, goddammit. No dobra, zobaczymy sobie, jak tam Westfall będzie się toczyć. Jeżeli będzie słabo się toczyć, to oczywiście przejdziemy sobie do Lochmodan. Ciekawe, kiedy naprawiam ten park. Ja pierdzielę, ile on już jest zepsuty od kataklizmu. Goddammit. Weźcie się do roboty, Blizzard. Tak sobie jeszcze pomyślałem w ogóle, że zanim wyjdziemy ze Stormwind, to wejdziemy sobie jeszcze do tego sklepu. Z tego co pamiętam, to tutaj można było kupić jakieś właśnie bronie. I się zastanawiam, czy tu może nie znajdziemy jakiejś fajnej, ładniejszej, lepszej broni. Crossbow, zobaczcie. A on jest na poziom 3. To jest na poziom 16. To ma 18 damage'u. 18 damage, 2,7. Ej, w sumie to nie jest zły po... Okej, nie stać mnie. Okej, nie stać mnie. Tą drogą możecie zobaczyć, jak teraz wygląda populacja tego serwera w momencie... w sumie godziny 16:30 w takich godzinach w sumie szczytu jest strasznie mało ludzi. Okej, i ktoś jeszcze sprzedaje golda. Gold seller, co za koleś. Na nieżywym realnie sprzedaje gold, no co za ziom. Kurde, tak sobie pomyślałem, że sobie skrócę tutaj podróż. I akurat natrafiłem na jakąś tutaj farmę pełną bandytów. Ciekawe, że taki... Wow, ten bandyta, dobra, on bije mocno. Jakby mnie paru takich bandytów tu dorwało, to raczej miałbym przerąbane. Boże, to zagrożenie. Tym razem zobaczcie, że nie mam peta, to rzeczywiście troszkę dłużej to idzie. No nie wiem, mam nadzieję, że to jakoś sobie zrobiłem tutaj krzywdę i zagrożenie. Na pewno będę miał troszeczkę trudniej. Powiem wam, tak sobie biegnę przez ten las cały. Za chwilę w sumie dojdziemy do Westfall. I pomyślałem sobie, kurde, w ten sposób kiedyś biegało się do 40 poziomu. I nawet na tym 40 poziomie, jak wbiliśmy tą 40, to dostawaliśmy mounta 60%, który prędkością nie zabijał, ale pamiętam, jaka to była frajda. Wydaje mi się, że możecie zrobić sobie taki challenge, nawet nie musicie robić Iron Man Challenge, ale zróbcie sobie coś takiego, że spróbujcie pozdobywać jakby te jeżdżenie na mouncie i tak dalej w
takich poziomach, tak jak kiedyś to było, czyli na 40 poziomie 60% i dopiero od 60 poziomu 100% jeżdżenie. Spróbujcie po prostu, zobaczcie jak to kiedyś było. Okej, te wszystkie przedmioty, których nie mogę podnieść. Najwyraźniej będziemy musieli tutaj zrobić jakieś śledztwo. I zobaczcie, mamy tutaj Horatio Lane? Lane? Tak, chyba tak on się nazywa. Wydaje mi się, że to jest nawiązanie do tego, do CSI Miami, ale nie jestem pewien. Tu kiedyś była taka rodzina i tutaj jest Old Blanchy. I tu była taka rodzina, widzicie, oni tu leżą. Furbrow, tak? Furlbrow. I oni sobie tu zawsze byli, oni dawali questy, tutaj się je robiło. Natomiast teraz najwyraźniej oni nie żyją. Trzeba będzie odkryć, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Centralne biuro antykorupcyjne. Shit. Tam był koleś z TBA, a teraz będziemy musieli dosłownie przekupić ludzi, dawać im tutaj golda. W sumie, wiecie, że to jest quest, w którym musimy dawać kasę ludziom, żeby oni opowiedzieli nam, co tutaj się dzieje. No mamy jakichś bezdomnych ludzi. Bezdomni ludzie. I teraz tak, did you see who killed? Okej. Okay. Oh shit, dobra, koleś rzucił się na nas. Ej, spokojnie, panie. O Boże, się dzieci na niego rzuciły. To nie jest śmieszne w sumie. Rozebrali go do naga, o Boż. Oh shit. They died of natural causes, się na mnie rzuciła, Boże. Co ci ludzie mają? Dobra, po wepchaniu miliona brązowych monetek do kieszeni bezdomnych i zabijaniu właśnie tych bezdomnych, którym dało się pieniądze, otrzymaliśmy parę jakichś ciekawych informacji odnośnie tego, kto zabił tą rodzinę. No i co z tego wynika? Nic z tego nie wynika. Gdzieś tam wina lata po jakichś tam stworzeniach, ale wydaje mi się, że to wszystko tutaj związane jest z, tak, z takim powiedziałbym kartelem przestępczym. Chodzi tutaj o Defias Brotherhood na serwerze, na którym ja gram. Więc jest to bractwo, pewne bractwo, które mści się na królu Warianie za to, że doprowadził gospodarkę tego miejsca i ogólnie ludzi do biedy takiej tutaj. Więc o, jaki ładny statek tam sobie płynie. Więc powiem wam, że to jest całkiem ciekawa historia i myślę, że mogę wam ją opowiedzieć. Ogólnie pokrótce ta historia wyglądała mniej więcej tak, że Stormwind zostało podczas wojny z orkami zniszczone. What the fuck, ktoś mi tutaj na strzała bierze wszystkie moby. Stormwind zostało zburzone przez orków podczas wojny. Następnie Stormwind zostało odbudowane przez taką gildię, która zajmowała się budową. Stone Mason Guild się nazywała. No i akurat w tamtym momencie jakby im nie zapłacono. Wtedy to chyba było spowodowane przez Onyxię, która wtedy kontrolowała Stormwind i tak dalej. Nie zapłacili im, ci goście zbuntowali się oczywiście, że im nie zapłacono i tak dalej. Oni zabili chyba żonę Variana wtedy w buncie, w akcie buntu. No i wtedy oni wycofali się, stworzyli właśnie taką podziemne bractwo i planują teraz zniszczyć Stormwind. Musimy tu zabijać jakieś murloki, ale zobaczcie, że tutaj jest jakiś statek i on wygląda jakby był statkiem elfickim. Jest elficki statek, który tu musiał się rozbić, kurde. Pierwszy raz dopiero to zauważyłem, że to rzeczywiście tu ma takie lampki dosłownie. Ciekawe, ciekawe, może on gdzieś tu płynął, kurde, kiedyś. Ach, postrach low leveli. Udało mi się oczywiście zdobyć tutaj te przedmioty z tego questa. Dostałem jeszcze jakąś mapę. W ogóle nie wiem, co to jest. Find Captain Sanders Footlocker and Research. Okej, dobra, czyli muszę gdzieś tutaj znaleźć jakąś. A, tam jest. To, o kurde, to my na poszukiwania skarbów musimy wyruszyć. Wiecie, dlaczego murloki były uznawane za takie groźne i tak dalej dla low leveli? Dlatego, że zawsze one były spawnowane. To nie były jakieś takie groźne, one jakoś tak mocno nie biły zazwyczaj. Natomiast one były właśnie w takich grupkach dosyć gęstych, przy takich właśnie wioseczkach. I zawsze jak się robiło questy i chciało się spulować jednego, czyli wyciągnąć jednego moba, to atakowało się właśnie tego jednego i nagle zbiegało się 3 albo 4 i wtedy taki low level, zazwyczaj powiedzmy nawet caster, czy w ogóle każda klasa, nagle okazywało się, że to było za dużo. I często właśnie murloki mordowały ludzi na low levelu. Na wysokich też zresztą, właśnie przez to, że było ich po prostu dużo. Wykonując tutaj sobie questy, napotkałem tego gościa i zobaczcie jak on ma na imię Hobo Air. To jest takie, nie wiem, jest taka
taka gra słów, bowiem hobo jest to po prostu określenie kogoś, kto jest bezrobotny, ktoś, kto jest po prostu bezdomny najczęściej. Tacy ludzie, którzy chodzą sobie, mieszkają tam, grzebią w śmietnikach, to są hobo, tak? Tak to jest nazywane. I to jest hobo air, tak? Patrzcie na tego gościa, on wygląda jak jakąś tutaj koszulę, podarte spodnie stare. I to jest, wiecie, zazwyczaj jakieś linie lotnicze nazywa się, nie wiem, coś tam air, na przykład, nie wiem, star air, czy coś tam. Więc mamy tutaj bezdomne linie lotnicze. O Boże, boję się czym karmią tego gryfona. Powiem wam, że nie wiem, czy będę chciał tutaj tego ciasta. Kurde, powiem wam, że już teraz tak se trochę tutaj bimbam i trochę nie zwracam uwagi, ale te kojoty mocno biją. Już zobaczcie, że to już nie jest takie zabijanie na strzała. Wydaje mi się, że im wyższy poziom będziemy mieli, tym będzie naprawdę o wiele, wiele trudniej. Jakby to skalowanie na low levelu jest jeszcze może zrypane, ale już niedługo, coś mi się wydaje, że to nie będzie tak łatwo. Świetne materiały na ciasto. Ogony kojotów i świeża ziemia. No nieźle. Jedzenie! No coś ciekawe, czy dałeś napiwek? Niech ciekawe, czy napiwek dałeś. Nie, nie dałem napiwku. Pani była za brzydka. Żartowałem. A czas zjeść. Za chwilkę wracam. Ej, chłopaki, macie może zapalniczkę? Nie, pytałem się tylko o zapalniczkę, chłopaki! A, czas się z tymi drabami rozprawić. Pamiętajcie, dzieci, nigdy nie pytajcie nieznajomych o jakieś różne dziwne rzeczy, zwłaszcza za stodołą. O kurde, słyszałem jakieś strzały. Ktoś nie żyje, tuż should low. O kurde, zestrzeli go. O nie, kryminalne zagadki zaczynają się robić poważne. Swoją drogą, kompletnie zapomniałem o tym właśnie, bo ja na 11 poziom, zobaczcie, mamy inny łuk. W sumie jest tylko troszeczkę jaśniejszy, widzicie? On jest troszkę jaśniejszy, więc mamy teraz nieco lepszą broń. Dobiegamy do miejsca, w którym jakoś moja pamięć mocno zadziałała, gdyż te moby, które tu widzicie, te harwestery, to są jedne z najgroźniejszych mobów. Kiedyś strasznie dużo osób tutaj, pamiętam, ginęło właśnie przez to, gdyż te harwestery miały strasznie duże pole łapania agro, czyli po prostu jak przechodzicie sobie gdzieś tu obok, one się na was rzucały morderczo. Ale też pamiętam jeszcze tutaj, że te questy często były questami, które trzeba było zebrać po prostu mega dużo jakichś materiałów. To jest chyba jakaś ta pani. Dla tej pani trzeba było zebrać mega dużo jakichś tych materiałów, żeby ona zrobiła jakieś tam ciasto. I pamiętam właśnie, nie wiem dlaczego, ale mi się kojarzy Westfall tylko ze zbieraniem ciasta. No ale teraz wyruszamy w pole. Idziemy zbierać jakieś tutaj rzeczy. Joink, level! Zobaczcie już teraz, przyjrzyjcie się, że teraz to już tak nie jest tak łatwo, zobaczcie. Aż tak łatwo tutaj zabić, nie zabije się już na strzała. I właśnie przez to, że tutaj te moby już na tym 12-13 poziomie tak długo się zabija, bo z Erlumami tam tutaj ścisnął ich bardzo, bardzo szybko, wnioskuję, że później na późniejszych poziomach to rzeczywiście będzie przerąbane. O, dostaliśmy jakiś quest item. Okej, trzeba będzie to chyba zwrócić komuś tutaj, zdobyłem taką bardzo fajną bluzkę przed chwilą ze świni, nie pytajcie dlaczego świnia to miała. Ale powiem wam, ma jeden mniej armora i chyba nawet wiem, w którym miejscu ma jeden mniej armora. Czasami sobie patrzę i ten World of Warcraft nawet tak, nie wiem, ma swój taki urok, co nie? Jak się popatrzy, zwłaszcza tutaj zachodzące słoneczko, tu gdzieś jakieś sunshafty, to jednak daje taki efekt fajny. Jest niby opcja niepotrzebna, ale czasami jak po prostu się spojrzy w dobrym kierunku, to ładnie wygląda. Teraz muszę pozabijać te cholerne ptaki, które strasznie mocno też biją i one tak po prostu latają. Włączałem taką szybkość dzikiego ptaka. Holy shit, czekajcie. Tak sobie tutaj chodzę i kończę questy. Zobaczcie, tutaj są jacyś goście, którzy mają jakiś Scenarion Heroes. Ci goście wyglądają jak jakieś zbóje tutaj dosłownie. Kurde, wow. Ej, ten łuk nawet całkiem ładnie wygląda. Nice, to jest chyba jakiś roleplay oni tutaj robią. Co, kurde, jakaś impreza była, czy co? Jestem robotem! O kurde. A no właśnie, zapomniałem, że w Kataklizmie właśnie strasznie dużo takich questów pododawali. Okej, bo muszę stać i się nie ruszać. Dopiero zadaję wrażenia. Strasznie dużo takich questów, w których po prostu
się po prostu łazi, wchodzi do jakichś robotów, do jakichś działek i tak dalej. To jest całkiem przyjemne, to jest całkiem przyjemne. Rzadko takie rzeczy spotykały się w klasycznym WoWie, czy w jakichś tam innych dodatkach. Gdyż, no po prostu technologia była zbyt taka, powiedziałbym, nieprzychylna. Teraz zobaczcie, kurde, takie questy to jest codzienność, yeah! Wow, jak dostał bananem w twarz, lol. Tam jest, był Hobo Air, tutaj Thor. A to jakieś gnole zaatakowały. Tak sobie w ogóle sprawdzałem moje zadania, jakie ja mam na tej postaci. I zobaczyłem teraz, że te legendy kapitana Graysona, tak? Gdzie musimy znaleźć jego skrzynkę jakąś i to jest jakaś w ogóle seria questów. To ten quest jest questem trudnym i tak sobie myślałem, kurde. Ciekawe, czy nie fajne byłoby teraz wykonać ten quest, skoro on taki trudny jest. Zobaczyć, czy uda mi się to wyzwanie wykonać. Bo to quest, zobaczcie, on ma taką pomarańczową poświatę. To znaczy, że quest jest trudniejszy niż nasz poziom. Znaczy, wymaga większego poziomu niż aktualny nasz poziom. Więc zaraz może zerkniemy, bo teraz aktualnie tutaj. No chyba, że wykonam tego questa tutaj, albo wbiję teraz poziom. I mi się już to wyrówna, zaraz zobaczymy. Tu mamy jakiś order of attack, musimy teraz pozabijać jakieś gnole. I tu dookoła w ogóle dzieje się coś złego, jeszcze muszę chyba porozdawać ten... wcześniejsze, które questy robiłem, tak? To były questy, w których musiałem przygotować jakieś jedzenie dla bezdomnych. I tutaj dookoła murów się zbierają właśnie bezdomni. No i będzie trzeba ich nakarmić. Cóż za szlachetny gest. Bardzo nie lubię, jak World of Warcraft robi właśnie coś w tym stylu, że jak są NPC, to zobaczcie, że oni biją, używają jakichś skilli, ale one nie zadają obrażeń. To mnie strasznie wkurza, że on ma to jakby to jest 261, ale oni kompletnie obrażeń nie zadają. To jest dla mnie strasznie niefajne. Moim zdaniem i gnole i ten powinny zadawać sobie obrażenia. Najwyżej ustawić, że jak ktoś zginie, to od razu spawni się kolejny czy coś, ale dla mnie to takie trochę zabiera imersję z gry. No i po co? Trójka leje jakiegoś gościa i po co? No i po nic. O, spotkałem tu jakiegoś gościa, patrzcie, on sprzedaje te łuki. Ciekawe, czy coś może fajnego ma. Zobaczmy. To jest jakiś fajny longbow. Zobaczcie, że on jest zielonej jakości, ale nie ma statystyk. Jest całkiem ciekawe, to jest łuk, który ja mam. Kolejny jest na 16 poziom. Ale ciekawe, czy to by się liczyło. Jakby on jest zielony, ale teoretycznie nie ma statystyk, więc... I ma statystyki jak taki normalny biały item by miał. Więc ciekawe, ciekawe, bo to on się niczym nie wyróżnia takim. Ciekawe, czy to byłoby dozwolone, musiał się zapytać. Choć wydaje mi się, że to jest zrobione na takiej zasadzie, że jeżeli on jest zielony, nie ma statystyk, to i tak jego na przykład obrażenia są nieco podwyższone, czy coś w tym stylu. O, wpierdalać! Proszę bardzo, wyżerka! Hop, hop, jok się rzucili! A wy co, nie jecie? Wy nie jecie, ej, pobudka, ziomek? Postawiam mu to między nogami, yo. Boom, jedzę, ło, jak się, nawet nie, wstał bez w ogóle pomocy rąk. O bo... I się położył jeszcze spać, no co za ziom. Ej, moi drodzy, właśnie zarobiliśmy swojego pierwszego golda. Tak, mam gold i 12 silvera, na pewno to nam się przyda. Z kimś będziemy musieli teraz porozmawiać. Wow, ale on daleko jest. Okej. Okay. No dobra, moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję oczywiście, że wam się podobał. Łapka w górę, jeżeli się podobało. Jeżeli nie, no to łapka w dół. No i czekajcie na kolejne odcinki naszej serii Iron Man Challenge. W tym odcinku troszeczkę mało leveli zrobiliśmy, ale za to macie tutaj minus jeden armor na ekranie. Dziś miałem troszeczkę mniej czasu. Pamiętajcie, że te odcinki to naprawdę sporo czasu wymagają ode mnie. Nie pod względem montażu, ale żeby przysiąść, to muszę posiedzieć z godzinkę, dwie godzinki, żeby to nagrać. Później drugie tyle, żeby to wyrenderować, wrzucić, więc jak najbardziej mam nadzieję, że wam się te filmy będą podobać. No i następnym razem myślę, że wbijemy więcej leveli. Troszeczkę dłużej posiedzę. W każdym razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.